Według ustaleń policjantów z kłobudzkiej drogówki kierowca OPLA podczas skrętu w lewo zderzył się z jadącym z przeciwka Volkswagenem, który następnie uderzył w inny samochód. Na skutek tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby, 79-letni kierowca oraz 66-letnia pasażerka Opla. Oboje byli mieszkańcami Częstochowy. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli obrażeń. Do poważnie wyglądającego wypadku z udziałem motocyklisty doszło wczoraj rano na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie, jak wstępnie ustalili policjanci, 31-letni kierowca jednośladu z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z kierowcą Mazdy. W wyniku zdarzenia ranny został motocyklista, który z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Jak się okazało, kierujący motocyklem nigdy nie miał prawa jazdy, a motor nie miał ważnego przeglądu. Nieznajomość prawa szkodzi, boleśnie przekonał się o tym 46-latek, który w lany poniedziałek wybrał się w bożu na poszukiwanie skarbów z wykrywaczem metali. Mężczyzna nie miał zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie poszukiwań zabytkowych przedmiotów. Poszukiwacz skarbów został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd, bowiem czyn jakiego się dopuścił jest przestępstwem, za które grozi kara nawet do 8 lat więzienia.